No, cześć wszystkim. Postanowiłem taki filmik wam tutaj wrzucić, krótki, z powodu zwiększenia obsady ryb. Postanowiłem tutaj w sampie poczynić zmiany. Od razu sorry za te szyby w sampie, bo nie za bardzo je czyszczę. No i tutaj tak po kolei może polecimy. Tutaj jest ten mój stary odpieniarz z tym dorobionym kubkiem. Tam mamy spływ z takim dużym workiem. W środku jest taki ciczkowaty, można powiedzieć. Fajnie tam bakterie też się w nim zbierają. No a zmiany podeszły takie, że tutaj zrobiłem taki filtr. W tym filtrze mamy Fosguard, no, z tej firmy tutaj. Na jakieś tam krzemiany, na jakieś inne PO4 i tak dalej. No z tego względu, tutaj jest pompka na dole, on się tam cały czas rusza. No tak piszą, żeby tak zrobić, żeby to miało jak największy przepływ wody, wtedy to jest bardzo wydajne. Zobaczymy, co z tego będzie. To jest ta pierwsza komora spływu z odpieniaczem. Tutaj mamy taką wąską komorę, tam jest z tyłu trochę waty. No i tutaj na kratce poukładane taka ceramika. Może i nawet, no może nie jest to jakaś ceramika, wiecie, jakaś super, ta typu te kule Maspekta, ale coś tam pewnie to w niej się tam utrzymają te bakterie. Jakaś tam biologia się na pewno zbierze, nie? I tu mamy następny reaktor z pompą 2500. To są te, wiecie, biopelety, nie? W nich się tam bakterie rozmnażają i to się ściera, te tabletki. To jest w kształcie takich tabletek. To się ściera i podobno jak się ściera, tam te bakterie się tam odżywiają. No i po starciu na jakieś takie mniejsze drobiny trzeba to po prostu uzupełnić albo wymienić. Podobno bardzo dobra rzecz właśnie do biologicznego oczyszczania wody. Podobno jest to, no super to podobno działa. Zobaczymy jaki będzie efekt. Efekt dopiero przyjdzie gdzieś około trzeciego tygodnia, może miesiąc. Podobno wtedy dopiero można się spodziewać jakichś efektów biologicznych. No i tutaj mamy już później taką wąską komorę. Tam mamy spływ z tego reaktora. Ten spływ idzie na tą pończochę z chemipiórem. Tutaj mamy chemipiór Blue. Ten spływ idzie przez tą pończochę, żeby tam, wiecie, ta woda jednak mocno przemywała go. Także tak to wygląda. No i ostatnia komora pompy. Tutaj mamy watę u góry, a pod watą z jednej i z drugiej strony w tej wąskiej komorze mamy 3 kg kulek Maspekta. Także tak to się przedstawia na dzień dzisiejszy. No jest biologicznie wzmocniony bardzo, bardzo mocno teraz ten sam. Tutaj, jak byście wiedzieli, miałem tutaj w tej komorze te spaghetti, ale powiem wam, że tak się to zabrudziło, te spaghetti, tym detrytusem i tym wszystkim. Taki, no nie fajnie to wyglądało i postanowiłem po obejrzeniu paru filmów na YouTubie zrezygnować z tego i postawić na typowo biologiczne czyszczenie. Także mamy i reaktor na jakieś krzemiany. No tutaj jeszcze raz pokażę, ktoś chciał wiedzieć z takiej właśnie oto firmy. No znana bardzo firma,
Peletki to są z Blau, z tej firmy, taki biopelet Blau, czy jakoś tak się to nazywa ta firma. No podobno robią robotę, no zobaczymy jak to wygląda. To jest chyba coś podobnego do Aquaforestu, do tego biopelety, te też takie chyba są z Aquaforestu podobno. To jest praktycznie chyba, mi się wydaje, to samo. Po prostu te biopeletki po prostu, no one powinny wytrzymać gdzieś pół roku do roku. Tak przynajmniej pisało na opakowaniu, zobaczymy. Także tutaj jak jest wypływ, widzicie, z tej komory wąskiej, tam jest przytkany delikatnie watą, a ten wypływ cały idzie tutaj właśnie na tą ceramikę taką, na te wałeczki takie dość duże. Także no zostało dość mocno dzisiaj zaaplikowane bakteriami. Bakterie oczywiście wiecie, jakie wam jeszcze ewentualnie pokażę. To są bakterie te tutaj, o Microbe Lift Special Blend. Podobno bardzo dobre bakterie. To są z tych bakterii właśnie, z tych śmierdzących. Także tak wygląda na dzisiaj sam. No, biologia bardzo mocno zwiększona. Także na pH nawet tutaj nie zwracajcie uwagi, bo pH mierzyłem, jest 8,1. Tutaj ten komputerek, taki wiecie, tani komputerek. Ja tutaj tak orientacyjnie tylko go mam załączony, żeby mniej więcej widzieć od razu na oko, czy jakieś są skoki pH. A tak to przeważnie pH mam w granicach 8. No i temperaturę mi tu oczywiście cały czas też pokazuje. Wiecie, nie muszę gdzieś patrzeć na jakieś małe termometry czy coś, tylko od razu widzę, nie? To tak to wygląda na dzisiaj. Tutaj oczywiście też jeszcze jest na bypassie duża lampa UV. No ostatnio ona chodzi cały czas. Także wylew mamy od razu do komory pompy, żeby nie lała gdzie indziej, no bo po prostu no nie zdąży się przelać przez komory, dlatego od razu wylew jest do komory pompy. Duża, mocna lampa. No, powinna swoje zadanie spełniać. Także tak to wygląda. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Jeśli jakieś pytania macie co do SAMP-a, co do jakichś mediów czy coś, to proszę napisać ewentualnie pod filmikiem. Z przyjemnością odpowiem na jakieś pytania. No, to trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Nord Aquarium szczególnie. No, także trzymajcie się. Cześć, do następnego razu.